Dzień dobry, witam w 16 odsłonie i 16 odcinku Barbell Academy Podcast. Poprzedni odcinek był jubileuszowy, jednakże prowadzący Krzysztof Bajera zapomniał podkreślić, że jest to odcinek jubileuszowy, więc umówmy się, że to dzisiejszy odcinek 16 będzie odcinkiem jubileuszowym. I z racji tego, że jest to odcinek jubileuszowy, będzie to specjalny odcinek, mamy też specjalnego gościa, bo do tej pory przede wszystkim zajmowaliśmy się kwestiami treningowymi i okołotreningowymi, nawet bardzo okołotreningowymi, jednakże na łamach tego programu tylko raz bodaj poruszyliśmy zagadnienia dietetyczne z Pawełkiem DSM-em, z drugą stroną medalu, jednakże tam w sumie w niekontrolowany sposób bardziej nam się z tego wyrobił wywód na temat przygotowania mentalnego w sporcie, a więc dzisiaj pierwszy prawdziwie od A do Z odcinek na temat poprawnego odżywiania oraz suplementacji nie w sportach siłowych, nie w podnoszeniu ciężarów, nie w crossficie, a w trójboju siłowym. I moim dzisiejszym gościem jest ciocia Natalka, Natalia Jasińska, która również jest moją córką, z czego jestem bardzo dumny. I zaprosiłem dzisiaj Natalkę do studia, ponieważ Natalka jest autorką pierwszej polskiej pozycji traktującej na temat właśnie odżywiania dla trójboistów i zdaje się, że wzięła sobie na celownik walkę z mitami w trójboju siłowym, walkę z niewłaściwymi przekonaniami, niewłaściwymi nawykami, a co więcej, nie próbuje z trójboistów zrobić wzorowo odżywiających się fit vegan, tylko polega również na tych prymitywnych instynktach, które gdzieś tam wszędzie w tych głowach trójboistów drzemią i umożliwia im w jedzonkach swoich smacznych wrzucić naprawdę fajne posiłki. Przywitajmy więc gorąco. Dzień dobry. Podstaw tu Denis jakieś brawa, nie? Zajebiście. No dobrze, Natalka, czemu ty się na przykład wzięłaś i zaczęłaś zajmować tym trójbojem? Bo to zdaje się, że jest strasznie duża nisza, jeżeli chodzi o dietetykę, bo jak idzie o sporty sylwetkowe, no to wszyscy na tej diecie muszą być. Jak idzie, nie wiem, o sporty związane z ciężarami, gdzie jest jakiś element wytrzymałościowy typu crossfit, no to też ci ludzie jakoś tam gdzieś tam rozumieją, że należy w określony sposób jeść, żeby mieć tę formę. A trójbój siłowy nie dość, że jest chyba najmniej popularny z tych wszystkich, to jeszcze do tego wszystkiego panuje bardzo dużo przekonań i mitów na temat tego, jak należy, a jak nie należy jeść. I w gruncie rzeczy często się to wprowadza do tego, że trzeba po prostu żreć, co w twoim polu widzenia i wtedy będzie dobra forma. Okej. Jeśli chodzi o żywienie generalnie w sportach jakichś tam sylwetkowych i tak dalej, to zgadzam się, że większość ludzi wie, co jeść i sama kiedyś też startowałam w tych zawodach, ale to jest zupełnie inne żywienie niż dla was, jeśli chodzi o trójbój, bo wy, że tak powiem, nie potrzebujecie jedzenia jako narzędzia do osiągnięcia sylwetki, tylko to jest wasze narzędzie do osiągnięcia wyników siłowych, czyli jedzenie musi się przełożyć w 100% na to, żeby było wykorzystane przez mięśnie, no i na to, żeby jak najwięcej zysku było pod względem stricte siłowym. I teraz tak, moja historia zaczęła się od wyciągania wniosków na temat diety osoby trenującej bardzo ciężko i siłowo. Czyli mojego obecnego chłopaka, rekruta, który, powiedzmy, że trenując jeszcze wtedy na sieciowej siłowni, trenował stricte pod trójbój. To było jakby coś, co było jego marzeniem, żeby wystartować w takich zawodach. I bardzo zastanawiało mnie to, że jako jedyna osoba na siłowni je przez cały trening batony, że jego posiłkiem przedtreningowym są batony, potreningowym McDonald's. I generalnie jakby wodę pije jak najbardziej, ale poza tym jedynym napojem są napoje słodzone, a jego kawa to w sumie syrop. Tak więc no zastanawiało mnie to, jakim cudem osoba, która, powiedzmy, trenuje i ma teoretycznie zdrowy tryb życia, bo zakładamy, że sportowiec dba o swoje ciało i dba o swoją dietę, tak się odżywia jak on. A przy tym jeszcze jakby żyje, funkcjonuje i jakoś tam się ma.
Ale bardzo się, że tak powiem, martwiłam tym, że bardzo duża ilość osób mi zadawała pytanie pod tytułem, czy się nie martwię, że on będzie miał cukrzycę, nie wiem, nadciśnienie, czy jego wyniki są okej. Okay. No i od tego momentu stwierdziłam, że trzeba zacząć coś zmieniać i faktycznie to też nie było takie hop-siup, bo często nam się wydaje, że jak przechodzimy na jakieś tam żywienie, jakiś tam powiedzmy określony system żywienia, to przechodzimy na niego nagle. Zawsze z normalnej diety, znaczy normalnego żywienia swojego, nagle każdy przechodzi na dietę. I tu nie do końca można było tak zrobić, bo jeśli je się same słodycze i sam fast food, to wprowadzenie mu jakiegokolwiek normalnego posiłku było bardzo ciężkie i trzeba było przejść najpierw ten etap, w którym powiedzmy przez miesiąc ja stopniowo wprowadzałam mu posiłki, które nie były stuprocentowo zdrowe, to zazwyczaj powiedzmy, nie wiem, przykładowo była imitacja tego, co jadł zazwyczaj w McDonaldzie, czyli wrapa. I to była po prostu gotowa tortilla, bo sama tych tortilli nie robiłam. Tortilla była gotowa, ale wszystkie składniki, które były w środku, jakby robiłam sama, czyli już one były niżej przetworzone. I od tego powiedzmy zaczynałam, że tego kurczaka mu nie smażyłam we fryturze, tak jak robią to w maku, tylko na przykład piekłam go gdzieś tam, czy tam no nawet smażyłam na patelni, ale na oliwie i powiedzmy tłuszczu znanego pochodzenia. Dodawałam do tego trochę warzyw i robiłam mu sos, w którym wiedziałam co jest i nie był to koniecznie sam majonez. Chociaż majonez też nie jest taki zły, ale pomijając ten fakt, chodzi mi o to, że zrobiliśmy jakieś tam posiłki, które zaczęliśmy mu wprowadzać do diety i dopiero w momencie, kiedy ta dieta się częściowo wyczyściła, czyli jadł powiedzmy z 3-4 normalne posiłki i pozostał przy batonach, pozostał przy jakichś tam słodzonych napojach w trakcie treningu, dopiero jego wyniki zaczęły iść w górę, a jego ciało zaczęło jakby reagować w ten sposób, że stopniowo poprawiał się sen, stopniowo poprawiała się sama, w sensie jakby zachodziła bardzo dobra rekompozycja ciała, czyli z takiego ciała, które widać było, że jest umięśnione, ale jednak jest niedożywione, że tak powiem. Czyli była ta tkanka tłuszczowa, może nie w dużej ilości, ale też w jego przypadku to jest genetyka, ale powiedzmy była tkanka mięśniowa, była tkanka tłuszczowa, która zaczęła się zamieniać w większość tkanki mięśniowej, która jeszcze na dodatek była dużo bardziej wytrzymała na przenoszenie obciążeń. Regenerowała się szybciej, czyli powiedzmy jakieś takie sytuacje, gdzie on nie mógł spać albo nie mógł zasnąć, czy budził się jakiś taki powiedzmy totalnie nie wiem, zmęczony, niewyspany po na przykład 11 godzinach snu, to tego już nie było. Czyli powiedzmy zauważyłam, że taka zmiana diety u niego spowodowała, że mimo tego, że je słodycze, dużo lepiej się czuł, dużo lepiej funkcjonował. No i poprawiły mu się też powiedzmy takie podstawowe powiedzmy parametry krwi i parametry powiedzmy samego takiego bilansu tam elektrolitowego i witamin. I widać było też powiedzmy nawet takie rzeczy jak fakt, że był cały czas blady, a teraz ma normalny kolor skóry. Jakby to też jest coś, czego my nawet nie widzimy u niektórych osób, które powiedzmy trenują, u zawodników się nie zwraca uwagi na takie rzeczy, a to niestety od razu widać, że powiedzmy jakieś tam braki są. Tam była zmiana tylko jakościowa, czy koloryczna też? Jak to wyglądało wcześniej? To była zmiana praktycznie tylko jakościowa. Czyli generalnie mimo tego, że się zapychał pod korek, no to może wystąpić coś takiego jak niedożywienie jakościowe. Tak, jak najbardziej. I właśnie to zazwyczaj jakby obserwuję u osób, które do mnie przychodzą, bo po Łukaszu zaczęłam powiedzmy zajmować się też innymi chłopakami, którzy jeszcze wtedy właśnie tam trenowali na jednej z tych sieciowych siłowni, którzy powiedzmy chcieli wyglądać w sumie tak jak Łukasz, bo on był powiedzmy ich jakimś tam powiedzmy wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o podnoszenie ciężarów, bo dźwigał powiedzmy dużo więcej niż oni. No i pracując z nimi też zauważyłam, że właśnie tendencja jest naprawdę taka, że jak ktoś idzie w kierunku trójboju, czyli idzie w kierunku naprawdę ciężkich treningów i jest jakby taki utarty mit, że trzeba po prostu naprawdę jeść pod korek, ale to nie jest istotne, co ty jesz, że po prostu musisz jeść jak najwięcej, bo tak na dobrą sprawę to nie jest kwestia tego, że ty masz jeść coś konkretnego, tylko ty po prostu masz jeść i wyrobić te kalorie, a to nie do końca tak jest, bo po prostu no, pracując też z tymi chłopakami zauważyłam, że czasami nawet jedząc powiedzmy
niektórzy nawet jedli trochę mniej niż jedząc zupełnie cały czas właśnie takie przetworzone jedzenie. Nagle się okazywało, że siła im idzie w górę, waga też, a czują się dużo lepiej i dużo lżej. A niekoniecznie tak się czuli, kiedy jedli właśnie w swój poprzedni sposób. To wtedy odpowiedź nie będzie brzmiała po prostu w ten sposób, że trójboista to powinien jeść jak kulturysta, czyli trzymać się tego nieprzetworzonego jedzenia i będzie wtedy gites? Właśnie nie, bo też z drugiej strony trening trójbojowy to nie jest, jest w sensie różni się ogromnie od treningu kulturystycznego, ale już ten fakt pomijam jakby samej różnicy treningowej, ale zwrócę uwagę powiedzmy na ciśnienia, jakie są w organizmie trójboisty, a jakie są w organizmie osoby trenującej powiedzmy kulturystycznie. Człowiek, który na każdym treningu ma naprawdę ciężkie powtórzenia i na każdym treningu ma powiedzmy przysiad lub jego różne wariacje, wyciskanie lub jego wariacje, czy tam martwy ciąg i wariacje. Jak taka osoba miałaby na przykład przejeść naprawdę samo nieprzetworzone zdrowe jedzenie w ciągu dnia i jeszcze być w stanie przenosić takie ciśnienia, żeby, no że tak powiem, jelita, żołądek to wytrzymały. To jest praktycznie niemożliwe. I też dla potrzeb naszej pracy też liczyłam sobie powiedzmy przykładowo to, co często jakby osoby mi wysyłają, które gdzieś tam właśnie starają się mieć tą zdrową michę, że tak powiem. I jedzenie 5000 kalorii, które powiedzmy naprawdę zajmuje parę dobrych kilogramów w brzuchu, a zrównoważenie tego do tego, żeby było tam powiedzmy część w większej mierze nieprzetworzonego jedzenia lub takich produktów, które są niżej przetworzone i część takich, które są wysoko przetworzone, czyli właśnie słodyczy, cukru, jakichś napojów, nie wiem, herbaty z dużą ilością miodu czy cukru i powiedzmy takich rzeczy, które nam dostarczają dużo dużo cukru, dużo glukozy w trakcie na przykład treningu lub około treningowo, no to jest rozwiązanie dla trójboisty idealne, bo ciśnienia mu w brzuchu nie zwiększy, nie zajmie mu miejsca, a dostarczy bardzo dużo energii. I właśnie to jest jedna z rzeczy, które powiedzmy najbardziej jakby zapadły w moją pracę, to właśnie to, że zawsze moje, że tak powiem, jakieś tam zabiegi dietetyczne weryfikowałam głównie na rekrucie czy właśnie kilku chłopakach tam, których prowadziłam i najlepiej sprawdzało im się to, że w trakcie treningu pili jakiś słodzony napój albo jedli batonika, żelki, coś takiego. To też nie były jakieś horrendalne ilości, to nie było 10 batonów powiedzmy na trening, ale jak w czasie powiedzmy 3-godzinnego treningu w połowie zjedli sobie batonika, w trakcie treningu popijali sobie jakiś tam napój, to wychodziło super, no bo przy martwym ciągu na przykład, jak wypijesz 2 łyki naprawdę mocno posłodzonej herbaty na przykład, to ty nie odczuwasz tego na brzuchu, ale twoje mięśnie, twój mózg już to odczuwa bardzo mocno. Szczególnie, że jest to w formie płynnej, więc dużo szybciej się przyswaja. Czyli sprytnie. Tak, sprytnie, dokładnie. A jesteś też po studiach, nie? Czy robisz dietetykę zarówno i kliniczną, i sportową? Tak, tak. Jak generalnie tak zwana sztuka dietetyczna się zapatruje na żywienie w trójboju? Czy tam w ogóle nikt się tym raczej nie zajmuje? Niestety nie. Jak robiłam fakultet z żywienia w sportach, to jedynym do wyboru były sporty wytrzymałościowe. I co prawda prowadziła je bardzo fajna dziewczyna i ona ma ogromną wiedzę, ale właśnie w sportach wytrzymałościowych stricte, jeśli chodzi o powiedzmy, nie wiem, maratony, jakieś triatlony, ogólnie takie sporty, w których faktycznie praca sportowca z dietetykiem jest ogromnie ważna, ale pracując z nią zauważyłam właśnie, że zdałam sobie sprawę z tego, że każdy sport tak na dobrą sprawę potrzebuje dietetyka i to nie jest tak, że jest jakiś sport, gdzie wystarczy, że ty jesz i w sumie nieważne, co ty jesz, tak jak właśnie założenie w trójboju, że po prostu jeść dużo i tyle. To jest, że ty jesz. Założenie. Tak, tak, tak. To jest założenie, że ty jesz. Okej, tylko ty chcesz też przenosić duże ciężary, ty chcesz być w stanie trenować dalej. To nie jest tak, że ty chcesz raz wystartować i później co? Jakby no chyba, że ktoś w taki sposób działa, no ale wtedy nie uważam, że powinien się nazywać jakby sportowcem czy zawodnikiem. Jeśli ktoś chce trenować długo, chce móc trenować, no to jednak musi mieć zdrowie. Może
sporty zawodowe wiadomo, że nie są czymś, co wykonujemy prozdrowotnie, no ale żeby to robić, musimy mieć zdrowie zachowane, tak? Czyli jakby musimy o nie mimo wszystko dbać, a niekoniecznie każdy chce, powiedzmy, łykać non-stop jakieś tabletki, mieć leki na wszystko, chodzić po lekarzach. Lepiej jest to zrobić jakby u podstaw, czyli u czegoś, co robimy codziennie. Myjemy codziennie. To nie jest tak, że my, nie wiem, zmieniamy coś, co musimy robić raz w tygodniu, myjemy codziennie, więc bazując na podstawie, czyli na właśnie żywieniu, możemy bardzo dużo zmienić. I zdrówko naprawdę wtedy odpowie nam bardzo pozytywnie. No i bo w Trójboju w sumie ja widzę dwie takie naczelne szkoły. Pierwsza szkoła to jest właśnie szkoła Ulanego Knura. Szkoła Ulanego Knura jakby się bierze w lat 90. jeszcze i ze Stanów Zjednoczonych, nie? Czyli ta cała era lifterów w sprzęcie wielowarstwowym w tych kategoriach 140+. Potężne chłopy, potężne ciężary, potężne przeciążenia, czerwone twarze, wytrzesz oczu i tak dalej. No ale ciężko się też dziwić, że ludzie się jakby tym nie inspirują, no bo to są poniekąd pionierzy, nie? Czyli no, oni postawili pewną nową erę i teraz tak naprawdę my jesteśmy w pokolenia, które stawia jeszcze kolejną erę, czyli taki tą odnowę Trójboju w formule bardziej RAF, nie? Oni z kolei weszli w momencie, w którym trenowali, w momencie, w którym wszedł sprzęt wielowarstwowy i pociągnął to do mega ekstremum ten sport, no ale no, nie ukrywajmy, tak większość tych zawodników wyglądała, nie? I większość trenerów z tamtego okresu mówi mniej więcej to samo, czyli musisz jeść pod korek, nie? Jim Wendler o tym mówił też, epoka, w której sam Wendler startował, no to wyglądał jak chomiczek, nie? Simons o tym mówi, że trzeba po prostu wpierdalać progresja liniowa, jeżeli chodzi o kalorie i sterydy, nie? No. Przez całą karierę. Jakimś tam jednym z niewielu wyjątków, które gdzieś tam się przebijają, no to na przykład Chuck Vogelpohl, nie? Który startował w tej kategorii bodaj 110 czy 125 i był raczej bardziej docięty. Ale to bardziej wynika chyba w jego genetyki po prostu dość unikalnej, bo też podejrzewam, że jadł po prostu pod korek, więc no jakby trudno się dziwić, że taki obraz trójboisty gdzieś tam został, inspiracja. Ale z drugiej strony, tak jak wszedł Trójbój RAF i bardziej się spopularyzowało takie podejście powerbuildingowe z kolei, czyli żeby zachować tą sylwetkę, no to też widzę właśnie takie purystyczne podejście do jedzenia. I o ile znowu ktoś nie ma gena, no to nic z tego nie wynika, z tego purystycznego jedzenia, bo tutaj widzę z kolei non-stop dożywienie, nie tyle co jakościowe, co ilościowe. Nie? Dokładnie. No bo jednak mówię, to są te ilości, które trzeba przejść, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że im mniej jest przetworzony produkt, tym więcej nasz organizm jakby potrzebuje, żeby go przetworzyć, tak? Czyli no jest to logiczne. Nisko przetworzony, my musimy się napracować, wysoko przetworzony, my się nie musimy napracować. I dlatego powiedzmy też, że zaczynałam w ogóle swoją drogę do Trójboju w sumie przez przypadek, bo stało się właśnie tak, że osoba, z którą spędzam powiedzmy większość czasu, jest trójboistą i w tym kierunku poszłam, bo po pierwsze mnie to zaciekawiło, po drugie stwierdziłam, że jest to taka przestrzeń, w której dietetyka w ogóle nawet stópką tak nie weszła delikatnie i niestety no powiedzmy nawet z rozmów z zawodnikami u was, no takie rzeczy, że ktoś mi mówi na przykład, że ma problem na treningu, bo zasypia między seriami na przykład. I że on nie wie dlaczego, bo on się najadł przed treningiem. I jak się pytam, co on jadł, to mi mówi, że na przykład jeden mi powie, że jadł, nie wiem, naleśniki z tym, z dżemem i jeszcze na to dopił pół litra soku i jeszcze coś, bo przecież węgle muszą być przed treningiem. A drugi mi powie na przykład, bo już jest powiedzmy, nie wiem, to akurat powiedzmy, że nie u was, ale inny chłopak, który ma problem z zasypianiem na treningu, mu powie, że przecież on jest zdrowo przed treningiem. On sobie miksuje ryż z bananem, z cukrem waniliowym, a tam jest malutko tego cukru, trochę miodu doda, trochę żurawiny, no i on idzie na trening. A ja mówię, okej, tylko człowieku, ty tak ładujesz cukier w swój organizm, w sensie, co z tego, że to są produkty teoretycznie zdrowe, jeśli to i tak dla organizmu jest ten sam sygnał, co jakby on wypił po prostu, nie wiem, 50 gram glukozy i miał, czy tam nie wiem, 100 nawet gram glukozy i miał lecieć na trening, no to przecież gospodarka cukrowa jest takim niesamowitym mechanizmem, że ona przy takiej dostawie węglowodanów bez niczego więcej, czyli bez białka, bez tłuszczu, ona zrobi tak, ale później spadnie, no bo to nie jest dostawa, która
którą cały czas dorzucamy jakby do pieca, tylko my dorzucimy ją raz, więc ona idzie w górę, no ale później insulina robi swoje, spada i my robimy tyle, dokładnie. No i też bardzo często w ogóle problemy ze snem się zdarzają u zawodników i to jest właśnie kwestia braku jakby umiejętności, powiedzmy, łączenia produktów ze sobą. I to wynika z tego, że jest po prostu bardzo mało informacji na ten temat. Nawet jak ja się chciałam na początku w ogóle, zaczynając swoją pracę w ogóle w dietetyce, kończąc studia, chciałam się dowiedzieć czegokolwiek jakby na temat właśnie żywienia w Trójboju, to tego nie ma. No jest to ewentualnie w jakichś amerykańskich różnych i artykułach, i powiedzmy na amerykańskich stronach. Ale w Polsce w ogóle się o tym nie mówi, że tak powiem. W sensie to, co jest, jest głównie na jakichś forach. Bardzo mało się o tym mówi po prostu. I uważam, że jest to po prostu coś, co trzeba zmienić, bo to nie jest wina żadnego z zawodników, że je w ten sposób, bo to są po prostu utarte schematy. I zawodnicy też starają się coś znaleźć, tak? Czyli jak powiedzmy schemat jedzenia pokorek uznali za nie do końca prawidłowy, no to poszli w drugą skrajność, czyli starali się tą dietę jak najbardziej wyczyścić. Jest to coś, co ja rozumiem w 100% i uważam, że jest to generalnie dobry zabieg, że stara się znaleźć jakąś inną drogę, no ale ja powiedzmy staram się pomóc ją znaleźć szybciej, tak? Czyli już mam jakiś tam swój sposób, który przepracowałam na osobach, powiedzmy, które są pretendentami do bycia trójboistami i na zawodnikach, którzy już w zawodach startują, już trenują od wielu lat i to, co powiedzmy stosuję, bardzo się sprawdza. I myślę, że jest to, że tak powiem, jakaś fajna droga, żeby nią pójść i sprawdzić ją na sobie. Czyli póki co mało osób się jeszcze tym zajmuje, w sensie wśród zawodników, więc kto się porządnie tym zajmie, to bardzo szybko uzyska przewagę. Tak, to prawda. I to jest też coś, co od zawsze chciałam, powiedzmy, zrobić, żeby znaleźć coś takiego, w czym, co będę lubiła robić, co mnie będzie interesowało, ale jednocześnie w czym będę w stanie coś powiedzieć. I okazało się, że lubisz tuczyć trójboistów. Tak, ale lubię ich tuczyć w taki sposób, żeby wciąż wyglądali dobrze. Bo powiedzmy, wynika to z tego, że pierwszym trójboistą, jakiego żywiłam, był mój chłopak, więc logiczne, że nie chciałam, żeby ważąc powiedzmy 140 kilo, był po prostu wielki i ulany, tylko chciałam, żeby też wyglądał dobrze. I na szczęście jakby tą drogą idąc, znalazłam też drogę, powiedzmy, na swoje zainteresowania, na swoją pracę. No i myślę, że większość dziewczyn trójboistów podziękuję, że taki system się pojawił. Zdecydowanie. Odważne stwierdzenie. No myślę, że tak. No w sensie chodzi mi o to, że no nie wiem, w sumie to kwestia gustu, tak? Ale chodzi mi o to, że po prostu można zrobić wagę na zawody. Można zrobić wagę na zawody w taki sposób, żeby powiedzmy dalej funkcjonować życiowo normalnie. O, może to będzie lepszym porównaniem. Czyli żeby nie było problemu na przykład z zawiązaniem buta. No właśnie, wybić wagę na zawody, bo to można rozumieć też na dwa sposoby, nie? W dół albo w górę. W dół albo w górę. Ale to też jest to, że robiąc wagę niezależnie od tego, czy robimy to w górę, czy w dół, idąc w górę chcemy zyskiwać jak najwięcej siły przy powiedzmy jak najmniejszym upośledzeniu funkcji życiowych, codziennych, czyli tak jak właśnie zaczęłam mówić, że wchodzenie po schodach, nie wiem, wiązanie butów, takie rzeczy, albo nie wiem, bezdech w nocy, no to są mega problematyczne kwestie na co dzień. No czy przy redukowaniu zachować jak najwięcej siły, tak? I najlepiej jeszcze, żeby ona nie spadła wcale, a nawet może się uda, że na zawodach mimo wszystko ciężary pójdą w górę, bo przyjdzie do tego adrenalina, przyjdzie powiedzmy parę innych aspektów, jeśli chodzi o same zawody, ale redukować też się da w taki sposób, żeby tą siłę zachować, tylko to też musi być z głową. No na pewno nie damy rady zredukować 10 kilo w miesiąc na zawody trójbojowe i liczyć na to, że siła zostanie. No, bardzo wielu zawodników cały czas próbuje wygrać tę niewinną walkę i zredukować jednak te dychy. No niestety nasz organizm jest wdzięczny za to, jak o niego dbamy, ale też no, kopnie nas, jak będziemy go nie szanować. W tym momencie, kiedy zrobimy na przykład takie 10 czy 15 kilo do zawodu w miesiąc, to znajdą się oczywiście tacy, co stwierdzą, że udało im się zachować ileś tam siły, tylko pytanie, na ile startów
Na którym w tarcie tak. coś jebnie, nie? Tak, no też chodzi mi o to, że powiedzmy, jeśli ktoś sam chce na coś takiego się zdecydować, to okej, okay, no to jest jego decyzja, tak? I on się, powiedzmy, na to decyduje, ale gdybym ja miała komuś, jakby kogoś miałabym odchudzać, czyli robić z nim wagę w dół do zawodów, na pewno określiłabym jakby zarys czasowy, w jakim możemy to zrobić tak, żeby ta waga została i robiłabym to stopniowo. Też powiedzmy chodzenie na głodniaka albo brak siły na sam w sobie trening nie jest niczym miłym. Lepiej nie odczuwać za bardzo tej redukcji. Dobra, to sobie biorąc to wszystko pod uwagę, jak w takim razie powinien jeść trójboista, twoim zdaniem? Okej, okay, trójboista... Na przykład, nie wiem, 5 takich podstawowych punktów, czy coś takiego, dobra. Takich praktycznych porad, żeby każdy słuchający ten podcast mógł sobie zaraz zweryfikować, jak je... Okay, i wprowadzić na przykład parę zmian i powiedzmy, żeby za miesiąc mógł stwierdzić, kurwa, jak dobrze, że ten podcast posłuchałem, ciocia Natalka, jak da poradę, to sztanga staje się lekką od razu. Okej, okay, no to teraz tak. Myślę, że zaczęłabym od tego, jak te produkty ze sobą zestawiać w żywieniu. I ja zazwyczaj działam, powiedzmy tak, że 70... Czasami 80%, bo też zależy od osoby, czy tam jakby jak wygląda jej dieta, czy jest zdrowsza, czy mniej. Ale 70-80% diety staram się układać z produktów mniej przetworzonych lub w ogóle nisko przetworzonych. I 20-30% to są produkty wysoko przetworzone lub napoje, lub nie wiem, herbata z cukrem, tego typu rzeczy. I w ten sposób na takim systemie bazując prowadzę zawodników i póki co sprawdza się to bardzo dobrze, z tym, że jakby te 30% tych wysoko przetworzonych, 20-30% wysoko przetworzonych produktów staram się zawsze wrzucać około treningowo. Czyli staram się je włączać na przykład w trakcie treningu. Tak jak mówiłam o tych napojach słodzonych, czy żelkach, czy batoniku w trakcie treningu, to powiedzmy, jak idziecie sobie na trening, trenujecie, nie wiem, 3 czy 4 godziny zajmuje wam trening, robicie sobie jedną butelkę wody z jakimś syropem owocowym albo z elektrolitami, z dodatkiem cukru i to zabieracie ze sobą. Jak wolicie żelki, bierzecie żelki, jak wolicie batonika, bierzecie batonika. I w zależności od tego, jaka jest wasza kaloryka diety, to tyle, ile potrzebujecie w trakcie tego treningu jecie. Macie dostawę energii w trakcie wysiłku. Druga rzecz, na pewno łączymy i przedtreningowo, no na razie powiem o przedtreningowym. Przedtreningowo, jak chcemy najeść się węglowodanów, super sprawa, jak najbardziej, tylko staramy się połączyć je z białkiem i z tłuszczami. Nie przesadzamy z tłuszczem, bo im więcej go zjemy, wiadomo, tym będzie nam ciężej naszemu organizmowi go strawić, ale w granicach powiedzmy 30 gram tłuszczu na posiłek przed treningiem w stosunku do około 40, powiedzmy, gram białka i nie wiem, 70-80 gram węgli, to jest spoko i adekwatnie do tego można to sobie obniżyć. Czyli, no nie wiem, przykładowo jakbym miała mieć z 500 kalorii w posiłku przed treningiem, to zjadłabym 30 gram białka, jakieś 15 gram tych tłuszczu i gdzieś około, powiedzmy, 50 gram węglowodanów i mam proste węgle w takim posiłku, raczej niezłożone, ewentualnie powiedzmy płatki owsiane ok, ale raczej bym wybrała ryżowe, tylko połączyła je właśnie z białkiem i z tłuszczem. Trzecia rzecz, posiłek po treningu, tam ładujemy na pewno więcej węglowodanów niż w posiłku przed treningiem, najlepiej trochę więcej białka niż było przed treningiem i też ładujemy tłuszcz. Też w ilości nie przekraczającej, powiedzmy, tych 30 gram. Mówię o tych 30 gramach, bo po prostu ja tak robię i to zazwyczaj nie jakoś nie za bardzo wpływa na to, żeby ktoś mi powiedział, że czuje się ciężko i tak dalej. A jednak ta gospodarka cukrowa funkcjonuje wtedy dobrze, bo tłuszcz nam powoduje, i tłuszcz, i białko powoduje, że ten cukier z posiłków, w sensie węglowodany z posiłku, powodują uwalnianie się glukozy takie stopniowe, czyli nie ma tego wyrzutu, o którym mówiłam przy takich posiłkach z samych węglowodanów i później spadku w dół, tylko jest ta linia w miarę stała. Powiedzmy, że już mamy czwarty punkt. Trzeci. Okej, to będzie trzeci, przepraszam, trzeci. Trzeci będzie posiłkiem przed snem.
też czymś, co wpływa bardzo dobrze na regenerację. Czyli jeśli chcemy się dobrze regenerować, to po pierwsze nie chodzimy ani spać na głodniaka, ani nie chodzimy spać na jedzeni potąd. Najlepiej zrobić tak, że po prostu, w sensie to też zależy, jak ktoś się czuje. Jeśli ktoś się czuje dobrze idąc spać najedzony, no to okej. Ale ja bym zjadła z 1,5–2 godziny przed snem taki posiłek, który też będzie zbilansowany ze wszystkich składników, czyli i z węgli, i z białka, i z tłuszczu. Może być posiłkiem, powiedzmy, wysokokalorycznym, tylko zachowajmy ten odstęp. Ale i tak łączyłabym właśnie nie za wysoko tłuszcze, średnio powiedzmy białko, czyli w granicach tych 30-40 gram i reszta z węglowodanów. I białko, i węglowodany w tym posiłku przed snem są ważne dla regeneracji i mięśniowej, i żeby cały ten zużyty glikogen, powiedzmy, w ciągu treningu spokojnie sobie wracał i te magazyny, żeby uzupełniać. Tak, czwarta rzecz, czyli to, żeby jednak rozróżniać te dni treningowe i nietreningowe. Ja zazwyczaj mówię osobom, które nie lubią gotować sobie, powiedzmy, różnych rzeczy, liczyć inaczej posiłków. Mówię, że wystarczy tak na dobrą sprawę uwzględnić w intra-workoucie i ewentualnie jakimś dodatku węglowodanowym do posiłku przed lub potreningowego. Coś takiego sobie uwzględnić, żeby później można było to po prostu wyciągnąć z diety. I tak jak na przykład wodę z jakimś syropem, żelki i nie wiem, i banana do potreningowego posiłku wykluczyć. I mamy powiedzmy 4000 kalorii, a jak wrzucimy to wszystko z powrotem, mamy 4,5 w dzień treningowy. I to jest dość fajny zabieg, bo wtedy nasz organizm... No przyzwyczaja się po prostu do tego trybu, że wtedy, kiedy jest trening, to on mimo tego, że zużywa glikogen, on cały czas jakby jest uzupełniany, plus że w trakcie treningu nie ma tych spadków, bo cały czas ten cukier uzupełniamy. I piąta rzecz. Za piątą rzecz uznałabym wrzucenie do diety przeciwzapalnych składników, czyli oliwy i nie wiem, powiedzmy jakichś takich prostych rzeczy jak orzechy, niekoniecznie ziemne, jakieś tam orzechy, które są orzechami faktycznie, czyli powiedzmy, nie wiem, migdały, włoskie, nerkowce. Wrzuciłabym to sobie do diety, pomyślałabym o tym, żeby jeśli dana osoba je ryby, to też wrzucić czasami chociaż raz w tygodniu jakąś tłustą rybę do diety. A jeśli jemy chude ryby, to połączyć je gdzieś tam z innym źródłem tłuszczu. Pojeść sobie awokado, nawet w formie jakiejś pasty, która niekoniecznie powoduje, że czujemy sam smak samego awokado, ale też gdzieś bardzo fajne przeciwzapalne działanie ma. No i dorzucenie rzeczy do koktajli też jest fajną opcją, czyli powiedzmy jak nie jemy takich rzeczy jak siemię lniane, to można to wrzucić do koktajlu. Nawet nie jest się świadomym, że się to je. A nasz organizm, przenosząc takie obciążenia jak w trójboju, naprawdę podziękuje za dorzucenie przeciwzapalnych składników do samej diety. Czyli niekoniecznie suplementacja, ale też właśnie w samej diecie, żeby to uwzględnić. A kurkuminka? Też, jak najbardziej, ale to już bardziej suplementacja, nie? Nie, suplementacja. No, to już suplementacja. Generalnie wszelka suplementacja i... powiedzmy dietetyczne zabiegi przeciwzapalne w trójboju są jak najbardziej na plus, bo jednak przeciążenia, ciśnienie, jakby objętość treningowa powodują, że tych stanów zapalnych w organizmie może być bardzo dużo i można je bardzo łatwo zredukować, tak na dobrą sprawę. To jest prosta metoda, tak. Nie, żeby sprawdzić, czy faktycznie masz z tym problem, bo ja swojego czasu też znalazłem taką zależność, że jak nie mogłem spać i wziąłem, wiesz, tabletkę ibupromu, no to się nagle wysypiałem, no to no. Mamy od razu znak, że stanów zapalnych jest trochę za dużo, tak. Tylko że no nie do końca niesteroidowe przeciwzapalne będą czymś, co chcemy żreć tak, codziennie ze względu na dość duże powikłania zdrowotne przy chronicznym stosowaniu, plus też wpływ na szlaki sygnałowania anabolicznego, nie? To też one trochę wyciszają to, ale z kolei właśnie odpowiedni rozkład kwasów tłuszczowych w diecie, czy takie suple bardziej naturalne w stylu kurkuminy, jak najbardziej robią robotę, nie? Dokładnie. Jeżeli chodzi o lepszy sen, to własnego doświadczenia też mogę nawet powiedzieć.
No i mniej tak na dobrą sprawę musimy stosować leków, tym lepiej, plus no właśnie ibupromy, tego typu rzeczy, to jest okej doraźnie, no ale tak na dobrą sprawę, jeśli nasz żołądek ma być w stanie i nasze jelita mają być w stanie przerabiać tą ilość jedzenia, którą dostarczamy, to obarczanie tego jeszcze właśnie lekami typu ibuprom to jest bardzo zła droga. No to akurat mam, pewnie wiesz, tam trójboistów nie do końca przekonuje, ale już to, że to uwala hipertrofię, to tak, no. No jest bardzo dużo badań, które pokazują, że NLPZ-y ograniczają hipertrofię mięśniową przy chronicznym stosowaniu. Więc tak, i tak na dobrą sprawę, jedząc tyle później i tak nie przekłada się to właśnie na regenerację i wzrost mięśni, nie? Jo. Dokładnie. No zostaje jeszcze jedno takie poważne, zasadnicze, fundamentalne wręcz pytanie. Ile powinien trójboista jeść? Jak to policzyć? Skąd to? Okej. No bo ja to z jednej strony widzę, że trójboisty to takie niedożywione są. Z drugiej, niech mówimy, że nie chcemy, żeby się ulewali. No to tak, generalnie. Jak sobie to wyznaczyć, ile powinienem jeść? Najlepiej jest, jakby w internecie mamy dużo kalkulatorów, które tam nam wyliczają zapotrzebowanie, ale jeśli już korzystacie z takiego, to fajnie jest skorzystać z kalkulatorów, które uwzględniają i wasz wiek, i waszą wagę, i wasz wzrost, czyli powiedzmy wiekiem też się kierują, uwzględniają waszą płeć. Wzorem, na którym ja zawsze bazuję, jest wzór Harrisa Benedicta, ale to jest bardzo podstawowy, powiedzmy, wzór, który według mnie jest, powiedzmy, najlepszy, bo mi się zawsze sprawdza, ale jeśli wolisz tam użyć jakiegoś innego kalkulatora, to nie ma problemu. Ważne, żeby uwzględniał po prostu te cztery kwestie, licząc podstawę przemiany materii. No i później oczywiście jest kwestia tego, żeby jeszcze pomnożyć to przez waszą aktywność. I teraz tak, w internecie nie znajdziecie. Aktywność generalnie w internecie się liczy? Nie, że policzyć waszą aktywność, uwzględnić waszą aktywność. Ileś komentarzy, razy wątki. Tak, no generalnie nie znajdziecie raczej takiego wyznacznika, który wam powie, ile wynosi wasz PAL, czyli ta jakby aktywność wasza dzienna, który wam uwzględni w ogóle jakby treningi trójbojowe, bo kalkulatory polegają na tym, że możecie sobie uwzględnić na przykład 1-2 treningi w tygodniu, 3 treningi, 4 treningi, ale nikt wam nie mówi, ile to tak na dobrą sprawę jest. Albo bardzo wysoką aktywność fizyczną uznają za, powiedzmy, pracę fizyczną i 3 treningi w tygodniu. Tylko teraz nikt nie konkretyzuje tego jakby, ile to dokładnie jest. No, że tak powiem, ja coś takiego zrobiłam, ale to też pokazywałam w webinarze, który ostatnio robiliśmy, i tam jakby liczyłam sobie mniej więcej tak, jak ja to stosuję, te poziomy aktywności fizycznej dla treningów trójbojowych, jakby uwzględniające tam jakby ile kroków robicie i tak dalej. Zawsze musicie po prostu uwzględnić to, ile wy faktycznie trenujecie. I no, jeśli trenujecie, powiedzmy, 3-4 razy w tygodniu, na pewno ten PAL będzie, powiedzmy, około 2, czyli wasza przemiana podstawowa materii i tak się pomnoży jeszcze przez 2. I to jest sama całkowita przemiana materii. Ją jeszcze musicie zwiększyć, ale też bez przesady. Czyli ja na przykład zwiększam ją zazwyczaj o 10%. Czyli powiedzmy, gdybym wyliczyła sobie, że mój, nie wiem, moja całkowita przemiana to powiedzmy 2000, mój PAL to 2, czyli mam 4000 całkowitej przemiany, muszę 10% do tego dodać, czyli powiedzmy 4400 to jest moje zapotrzebowanie na to, żeby budować masę. No i ja bym to jeszcze podzieliła właśnie między te dni treningowe, nietreningowe, żeby średnio w tygodniu przy jakiejś tam ilości treningów wychodziło mi 4400. Czyli powiedzmy, nie wiem, jadłabym 4700 w treningowe, a nie wiem, 4200 w nietreningowe. Ten podział na treningowe i nietreningowe jest dość istotny, czy nie? Tak, a bardzo. Czemu? No właśnie w kwestii, powiedzmy, samej regeneracji naszego organizmu, bo to jest logiczne, że w dzień, w który my trenujemy i nie wiem, 3 godziny naszego dnia czy 4 poświęcamy na trening, też nie jemy bezpośrednio przed treningiem, bezpośrednio po treningu, nasz organizm musi mieć z czego się zregenerować. Czyli
tu akurat jest bardzo istotną kwestią to, żeby nie pozwolić na ten katabolizm, że tak powiem, bo im więcej jest procesów katabolicznych w organizmie, tym mniejsza szansa na to, że nasza siła i hipertrofia pójdą w górę. Po prostu zmniejszamy sami sobie szansę na to, żeby rozbudować i masę mięśniową, i siłę. I w momencie, kiedy dorzucimy więcej kalorii w dzień, w którym nasz organizm jest przeciążony, czyli właśnie w którym wykonujemy trening, pozwalamy mu tak na dobrą sprawę na jakby lepsze wykorzystanie tych zapasów energii, plus na to, żeby dostał po prostu tą energię, której i tak potrzebuje do regeneracji. Według mnie to jest lepszy sposób, plus w dziennie treningowy zawsze mamy też jakby samą opcję dla organizmu na to, żeby on się przyzwyczaił, że dzień treningowy jest większe obciążenie, jest więcej jedzenia, więcej energii w dzień nietreningowy. Organizm też trochę odpoczywa. On przeznacza cały ten dzień na regenerację, ale jest tego świadomy, bo sam czuje różnicę między tym, co się dzieje w dzień treningowy i nietreningowy. To jedzenie jednak też jest dla nas istotne. Czyli podsumowując, jeżeli chcę być fajnym, ładnym, grzecznym trójboistą, to muszę przede wszystkim dobrze dobrać ilość kalorii. Tak. I raczej na pewno będę miał przynajmniej aktywność do pomnożenia razy dwa wobec podstawowej przemiany materii. Tak, zazwyczaj tak. Biorę jakikolwiek kalkulator, ale muszę mieć wiek, płeć, wzrost i wagę. I to najprawdopodobniej będzie do pomnożenia przynajmniej przez dwa, jak nie więcej, ale raczej się rzadko zdarza, żeby to było mniej. No, czasami się zdarza, że jeśli ktoś ma pracę, powiedzmy, siedzącą i tylko trenuje i te nawet tam nie robi, powiedzmy, z 2000 kroków, to zdarza mi się mnożyć komuś przez, powiedzmy, 1,8, no ale tu jednak są naprawdę ciężkie treningi i to trzeba o tym pamiętać, że ten trening naprawdę spala dużą ilość kalorii. Jo, czyli będziemy mieli wtedy mniej więcej aktywność przynajmniej w okolicach dwójki. Jak mamy bardziej aktywną osobę, to nawet śmiało można wejść wyżej. Myślę, że tak. Myślę, że czasami 2,2, 2,4 to jest normalka tutaj. A mi ile przyjęłaś? Tobie przyjęłam chyba 2, bo ty się nie ruszasz aż tak dużo poza treningowo. A i tak mi wyszło 7 tysięcy. No. 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 Dobra. Mnożymy, dodajemy 10%, jeżeli chcemy budować jeszcze tkankę mięśniową. Si, dokładnie. Trzeba to podzielić na dni treningowe i nietreningowe, około 500 kalorii więcej w dni treningowe. Tak, tak. I tak to podzielić, żeby średnia w ciągu twojego tygodnia nam wyszła to, co policzyliśmy wcześniej. Nie? Jak idzie o skład jakościowy produktów, więcej węgla po treningu niż przed. Tak, łączyć zazwyczaj tak. Umiejętnie tłuszcz z węglowodanami. Tak. I na przykład 30 tłuszczu, 70 węgla, 40 białka. Dokładnie. Przedtreningowy, potreningowy trochę więcej węgli. Nie nażreć się na noc, na pełną lutę, ale trzeba coś zjeść dobrego. Również dokładnie. Najlepiej, żeby był zbilansowany. Czynniki przeciwzapalne w diecie, takie jak poprawny rozkład tłuszczy. Omega 3 do 9 podejrzewam, do 6. Tak, do ten 6. stosunek tutaj będzie istotny. Plus jakieś ładne suple. Dokładnie. No i coś jeszcze nam zostało? Myślę, że też zaznaczenie tego, że... Stosunek syfu do... Tak, właśnie, że zaznaczenie, że ten stosunek wynika też z tego, że to są często bardzo duże ilości kalorii. I jak najbardziej zgodzę się z tym, że fajnym źródłem, powiedzmy, szybkiej energii jest też na przykład, nie wiem, banan dojrzały albo coś w tym stylu. Tylko, że musimy właśnie sobie zdawać sprawę z tego, że jakbyśmy jedli na przykład równoważnik kaloryczny paczki żelek czy dwóch Snickersów w postaci bananów, to trening, w którym są ogromne ciśnienia na jamie brzusznej, nie przeszedłby dobrze, po prostu. Tam, no to już jest też kwestia konkretnego organizmu, każdy indywidualnie inaczej reaguje, może być ktoś, kto na banany będzie reagował dobrze, ale generalnie błonnik w trakcie treningu nie jest po prostu, w trakcie treningu trójbojowego nie jest na plus. Lepiej jednak jest dostarczyć ten cukier, wasz organizm i tak przerabia go cały czas i fruktoza z banana i tak będzie uznana za organizm jako po prostu źródło cukru. Okej, okay. No, chyba wszystko wiem. Chyba, że ciocia Natalka ma coś jeszcze do dodania dla trójboistów. Jakieś takie wisienkę na torcie może. Że jakiś game changer, nie wiem. Nie, ja myślę, że mam tylko życzenie, żeby każdy, kto zmieni jakkolwiek swoje żywienie albo chce to zrobić, faktycznie zauważył różnicę i dźwigał jak najwięcej. No i tym pozytywnym akcentem myślę, że
będziemy kończyć. Jeżeli jesteście ciekawi systemu żywieniowego, to tutaj w opisie wstawiam link do publikacji o nazwie Power Eater. Czyli mojej pierwszej książki. Tak, składającej się z dwóch części, czyli teoria oraz przepisy, które są zajebiste. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie dietetyki czy żarcia w Trójboju, no to myślę, że mogę zaprosić do zadawania w komentarzach. Tak, ciocia Natalka jak najbardziej. Będzie czatować. Mhm. Są też podlinkowane social media Natalki. Także można jak coś to się zwrócić na Pliwie, tylko bez wysyłania ogórków kiszonych. Jak coś to na pytania, tylko i wyłącznie zdjęcie pytania, odpowiem jak najbardziej i na mailu czy Instagramie, gdzie tam będziecie, czy tu w komentarzach. Rośnicie, więc panowie i panie trójboistki i trójboiści, na zdrowych, dużych trójboistów lub trójboistki. Dokładnie. I budujemy najsilniejszą Polskę, nie? To jest. Plan 5-letni. Au!